proszę, nie jeździć czas, czas. Nie jeździ tu czas, czas. Nie jeździ czas. Nic cię, Haniu, nie rozumiem. Ciężk. Nie włamał, że nie jedzie. O co chodziło? Już mamusia nie jedzie w krzak. Już może nie jeździ czas, czas. Nie jeździ tu czas, czas. Już nie jedzie czas. A mamusia pojechała w krzak ostatnio, Haniu? Tak. Dobrze, że o tym wspominasz. Nie chwaliła się. Bo ja za każdym razem, jak wyjeżdżam z domu, to nie mogę sobie trafić i powiedziałam: o, Holender! I Hania powiedziała: co się dzieje? Dlaczego tak mówię? Mówię, że mamusia zawsze wjeżdża w krzak. I teraz ilekroć wyjeżdża? Hania pyta: czy mamusia wjechała w krzak? A hello tu piesek? Piesek. To co pani tu powiesz? Jest piątek. Mąż skończył pracę o godzinie 13. Także jedziemy szaleć. Jedziemy do Duke Botanical Garden, chyba tak to się nazywa dokładnie. Czyli po prostu do ogrodu botanicznego tutejszego. A że jest początek wiosny, to może być cudowne. Także przygotujcie się na ferię barw. Na co? Ferię barw. Tak się nie mówi? No nie, nigdy nie słyszałem takiego określenia. Serio? Nie, no przecież mówi się, że feria barw. Tak. No. Okej. Okay. Jezus, wszystkie moje powiedzenia muszę później googlować i sprawdzać. Pierwszy spacer w spacerówce. Hy. Skrzecik. Tak jak widzicie, to jesteśmy teraz w ogrodach botanicznych, o których mówiłam, no i tą okazję wykorzystam, żeby odpowiedzieć wam na pytania, na Q&A. Wybrałam 4, które najczęściej się powtarzały, które były po prostu interesujące. No i oczywiście najważniejsze pytanie, które się pojawia od samego początku, jak prowadzę vloga, czyli kiedy wrócimy do Polski, czy wrócimy, czy chcemy wrócić, jak to w ogóle, na ile jesteśmy, jakby wszystko się zawiera w tym jednym pytaniu. Także odpowiedź na nie na końcu filmu. Ładnie jeździsz. To co, ma mama zebrać wszystkie kamyczki? Tak. Czyli startujemy. Pierwsze pytanie, które się powtarzało, to czy jeżeli mielibyśmy taką szansę, to zamieszkalibyśmy w innym stanie niż Karolina Północna? Jeżeli tak, to w jakim? No i chyba tutaj zgodnie z mężem powiemy, że takim stanem jest Kalifornia. Oczywiście. No,
nie jesteśmy tutaj, bo wybraliśmy sobie tak, tylko po prostu los tak nas pokierował. I bardzo się z tego cieszymy. Karolina Północna jest rewelacyjnym miejscem na start, jest świetnym miejscem na teraz, bo mamy dwoje dzieci i mieszkamy na wsi, czego sobie mocno życzyliśmy, mając właśnie tą dwójeczkę, a właściwie to wtedy jeszcze mając jedno dziecko, bo bardzo chcieliśmy mieszkać w domu, móc posiadać swoją ślizgawkę, huśtawki, piaskownicę, generalnie ogród. Właśnie takie trochę chcieliśmy poprowadzić spokojniejsze życie i proszę bardzo, spełniło się. Ale w kolejnym etapie bardzo byśmy chcieli pomieszkać troszkę w Karolinie, w Kalifornii. Może nawet nie wiem, czy w kolejnym etapie, no bo właśnie, czy ten kolejny etap będzie, czy to będzie tylko zwiedzanie Kalifornii. Tego nikt nie wie. Na pewno Kalifornia i zwiedzanie jej to jest jeden z celów, który chcemy zrealizować, będąc tutaj w Stanach. Ale musisz, Haniu, no, pomyśleć życzenie. Jakie? Chciałabym? Chciałabym iść na plażę. Na plażę, dobra. Okej. Okay. No to zobaczymy, czy to życzenie się spełni. Chciałabym pluskać. Pluskać się chcesz? Ale fajnie. No super, super dziewczyna. No i tu pojawia się pytanie, czy bardziej nam się podoba tutaj w Stanach, czy bardziej nam się podobało życie w Polsce? I odpowiedź nie jest łatwa, bo prawda jest taka, że każde z tych miejsc ma swoje za i przeciw. Przyznaję, że dobrze nam się tutaj mieszka, dobrze nam się tutaj żyje i no jakby... Ciężko to chyba porównywać, bo prawda jest taka, że po pierwsze w Polsce mieszkaliśmy jeszcze jak mieliśmy tylko Hanię, Hania była mała, teraz mamy dwójkę dzieci, więc zupełnie nam się zmienił w ogóle styl życia, tryb życia. No nie wiem, no tutaj po prostu mieszkamy na wsi, a wcześniej mieszkaliśmy w Warszawie, w mieście. Ja wcześniej byłam czynna zawodowo, teraz wychowuję dzieci głównie. To jest tak totalnie nieporównywalne. Żyje się po prostu inaczej. Dobra, jest jedna rzecz, która faktycznie mocno determinuje to, w jakim nastroju jesteś. Przynajmniej w moim przypadku tak to jest. Otóż tutaj jest 1000 razy więcej słońca. I naprawdę dzięki temu ma się więcej energii, więcej się chce. I nawet nie mówię o tym, że jest tutaj gorąco, bo te miesiące gorące to są dość ciężkie mimo wszystko do przetrwania. To słońce tutaj świeci non-stop i nawet w miesiącach zimowych, nawet w miesiącach jesiennych, wiosennych przeważają dni słoneczne, a nie te deszczowe i pochmurne. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo duża zmiana. I dzięki temu tutaj żyje się przyjemniej. Ale z drugiej strony, no, zostawiliśmy w Polsce rodzinę, przyjaciół, no i trochę inne życie. Także ciężko to porównać. Tutaj i kilka osób na Instagramie zapytało mnie, czym się kiedyś zajmowałam, kim jestem z zawodu. Otóż ja jestem po kulturoznawstwie, po magisterkę robiłam z kultury współczesnej, tak nazywał się kierunek, a wcześniej studiowałam animację społeczno-kulturalną. Także moje zainteresowania i pasje idą zdecydowanie w stronę kultury. Natomiast moja ostatnia praca nie do końca może była związana z kulturoznawstwem, ale pracowałam w studiu produkcyjnym, które robiło reklamy i
największą ambicją tego studia było robienie filmów. Zresztą udźwiękawiali je również. Serdecznie w ogóle pozdrawiam was, chłopcy i dziewczyny. To była zresztą taka praca, do której naprawdę, naprawdę mi tęskno. A ja w tym studiu swoją drogą miałam takie wdzięczne stanowisko, które nazywane było między nami przyjaciel klienta. Uśmiechnij się. No, ale delikatnie, delikatnie. No dobra, mężu, to może odpowiedzmy na to pierwsze i ostatnie pytanie zarazem. Czy chcemy, czy wracamy, czy zostajemy? No. No i ja nie wiem. Nie, no dobra, no to po pierwsze, kontrakt, na który tutaj przyjechaliśmy, już dawno się skończył. I teraz po prostu... Teraz jesteśmy na wakacjach. Tak. Nie mamy tutaj terminu, kiedy wracamy. Nie ma czegoś takiego, że właśnie projekt czy kontrakt się skończy. Po prostu tutaj mieszkamy i nie wiemy, kiedy wrócimy. Mogą nam powiedzieć, że wracamy jutro, a mogą nam powiedzieć, że w ogóle nie wracamy. Ale jeżeli pytacie o to, co my chcemy, ostatnie życzenie, proszę. Bardzo happy birthday. Wow! No to chcemy zwiedzić Kalifornię. Tak. I w sumie to jest główny cel jeszcze taki, który chcemy zrealizować, będąc w Stanach. Jak go zrealizujemy, to wtedy na pewno poczujemy, że możemy już wracać. No na ten moment jeszcze tutaj zostajemy. Jeszcze zostajemy, jeszcze troszeczkę musimy zarobić, jeszcze troszeczkę musimy odłożyć. Na razie jedziemy do Polski naładować baterie na lato. No i zobaczymy, jak to się potoczy, jak bardzo będziemy tęsknić. Tak? No tak, no właśnie, to jest to, że tęsknić tęsknimy. Jak przyjedziemy do Polski, to pewnie zatęsknimy dwa razy mocniej. No, ale ta decyzja jest totalną niewiadomą i my naprawdę zadajemy sobie to pytanie tak często, jak wy nam je zadajecie. Więc odpowiedź na nie brzmi... I to jest to pytanie, na które wszyscy czekali, tak? Serio? Jakbym się wkurzył. Jak znasz lepszą odpowiedź, to odpowiedz. Wracamy za rok. Albo i nie. Tradycyjnie trochę przegięliśmy ze zdjęciami. Wszyscy są już wykończeni tak, że marudzą do endej potęgi. Także zwijamy się do domu i zwijamy tego vloga. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa. Wróciliśmy właśnie do domu, a ja tak myślę cały czas o tym pytaniu, gdzie żyje nam się lepiej. I chyba lepszą odpowiedź dałam w trakcie live'a, którego przeprowadzałam chyba miesiąc już temu. I tam powiedziałam, że w Polsce wcale nie żyło nam się źle. I to jest prawda, nie żyło nam się źle, wręcz myślę, że żyło nam się super przyjemnie, super fajnie i nie mogliśmy się na nic skarżyć. No ale wyjechaliśmy do Stanów i takie porównanie w Polsce, po prostu wiedziałam, że będę musiała wrócić do pracy, a w sumie trochę tego nie chcieliśmy, bo jak zdałam sobie sprawę z tego, że będę wracać o godzinie 18 do domu i z moim dzieckiem będę się widzieć przez 2 godziny dziennie, 4 może, zaliczając poranne wstawanie i ogarnianie jej do żłobka, no to nie była fajna perspektywa. Dlatego bardzo chciałam z nią zostać przynajmniej do 3 roku życia. No ale wiedzieliśmy, że w Polsce nie ma opcji na coś takiego. A tutaj mój mąż tylko pracuje i żyjemy na takim samym poziomie, co w Polsce. Jak nie trochę lepiej mimo wszystko, bo tutaj po prostu nas na więcej stać. A wynika to po prostu z tego, że pewne rzeczy są tańsze. Co nie zmienia faktu, że to nie jest tak, że uważam, że Ameryka jest krajem mlekiem i miodem płynącym i tylko tutaj chcielibyśmy żyć.
Myślę, że w Polsce żyje się równie pięknie. Taki ja, taki pi. Boję się wybić. I taki pi. Boję się wybić.